Witajcie pięknie. Dziś spotkamy się przy nutach krzesanek, które są ważną częścią muzyki skalnego Podhala. Pytam was pięknie, zapraszam serdecznie na góralską potańcówkę na muzykę. Pochwalony! Na wieki. W lesie grzyby, w stawie ryby, na lesy nie łoże. Ja nie wstyd, dziewca miało, sam nie wielki pociechę. W tomowej księdze Muzyka Skalnego Podhala starałem się zebrać wszystkie najważniejsze motywy tradycyjnych melodii i ich wariantów, przejęte od moich mistrzów. W interpretacji muzyki podhalańskiej ważne jest stylowe ozdabianie. Oprócz inicjalnego akcentu, rytmu rubato, czyli skracania jednych nutek, wydłużania innych, ozdabia się zazwyczaj szesnastkami, triolami. Bardzo rzadko występuje tryl, a prawie zupełnie nie występuje glissando ani vibrato. A tempo jest dostosowane przeważnie do tancerza. To on dyktuje, w jakim tempie muzyka gra. Przeważnie forte i forte fortissimo. Nuty krzesane służą tys do tańca góralskiego, do figur krzesanek. Mogą być po dwa, po cztery, po osiem, wiecno, a może być też i trzy aros. Jako wtedy to nic nie rad widzi. Krzesę jedną nogą o drugą, to znaczy uderza jednym krypcem o drugi, tak, co by się ja z iskry sypały. Górol się inaczej pisze, inaczej nazywa, a jeszcze inaczej go wołają. Ja na ten przykład nazywam się Trebunia Tutka, bo Trebunia to nasze rodowe nazwisko. Od trzebienia lasów płonu pochodzi i wywodzi się z rodu zakopiańskich Krupów i Trzebuniów. Tutka od tego, że pradziadek przynosił z ucherskiej strony cygarnicki, lufki, tutki. Do papierusów. Zachucamy górę, zasumiamy lasy, a się popodziamy starodawne zasy. W architekturze robię właściwie to samo, co w muzyce, czyli szukam inspiracji w tych starych, dawnych góralskich domach. Oczywiście biorę pod uwagę to, co stworzył Stanisław Witkiewicz, ale staram się go nie naśladować wprost, bo i czasy są inne, i wymagania ludzi się zmieniają. Natomiast cechy stylowe myślę, że można zachować. To wszystko, co najważniejsze w architekturze góralskiej. Piękne proporcje, materiał szlachetny, drewno, kamień, to wszystko może zostać. Ciągle uczę się tej dawnej architektury, robiąc renowacje, zajmując się zabytkami, modernizacją, ocaleniem ich dla potomnych.